Państwo zobaczą, to są wszystko kolory boskiej, fiolety, zielenie takie, prawda? Po jednej stronie zieleń, turek, taki moher, prawda? Boski, no bo tutaj w Polsce kwitnie kult kobiety, to nie jest Anglia, buja i mazowiecki las, a nie nas. Także proszę Państwa, dzisiaj są wielkie w Polsce zmagania, no oczywiście matactwa, krętactwa, oszustwa, gdy walczy, proszę Państwa, dziadostwo, ukośnik, żydostwo, o pieniądze, o władzę, o autorytet, bo to trzy rzeczy. Państwo zobaczą, powiedziałam temu Wiesiowi Przybyłowiczowi, że ten Breżniew Polski to wierzy w trójce. Kraść, żebrać i dziadować, żeby mieć. No jeżeli nie ma pieniędzy od zakonnicy Makary Skawęczyńskiej, tam gdzie dalej jest 53 bazylika i trzcina, fabryka i galeria, to Breżniew musi kraść. I ten Przybyłowicz mówi, ja mówię, zobacz, on wierzy w trójce, kraść, żebrać i dziadować, a ty kręcić oszustwa, czynić, oszukiwać, dręczyć, kłamać. Dlatego też Rysia powiedziała, żeby Przybyłowicza Wiesława wysłać pod Wisłę, wygonić pod Wisłę. Także tak żartowałam wczoraj, ale ja to załatwię, że smycz na razie szykujemy, bo ta moja boska ma złotą smycz, ale no musimy dla ciebie jakąś smycz mieć, może srebrną. I Wiesia Przybyłowicza, największego twitterowca, największego oszusta w Polsce nad Wisłą. Bo to wiecie Państwo, twitterować, gadać, to chyba tylko on umie, bo to jak na odległość, to każdy z takim gada. Jak nie wie, kto to jest, kto to jest. Tak jak Janek Witek też miał tych pedałków, chociaż sam nim nie był oczywiście, z Francji, bogatych, w skórze bardzo bogatych, to oni myśleli, że ten Janek Witek jest młody, ale on umarł w wieku 50-90 lat. No i pazury, jakie pazury, no taki w sumie brudas, bo jeżeli idzie do stołówki i jest niechlujnie ubrany i śmierdzi, to przecież moherowa od razu to wyczuje. Moherowa wyczuje, bo ona sprawdzała, czy u papieża śmierdzi. Papież tu był u Szarytek, bo w tym szarym domu jest na ścianie napisane, że w 1999 roku podczas 7-9 pielgrzymki Jan Paweł II był. A tu jest Bóg, tu jest biblioteka. Deszcz leje i mgła nad Polską, a pod Bałtykiem, która jest pomiędzy Rosją, Polska pomiędzy Niemcami i Rosją. Bałtykiem, a to po Słowacji. Także proszę z nami, telewizja Wisiolandia, Elhof Art 2000, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cingerella, Felicja Wolska. Polska, a no i Szarytki, tu mieszkał w tym szarym domu papież. Gościły go Szarytki. Polska jest papieska, Polska jest moherowa, różańcowa. Kult Matki Boskiej, tylko tu kwitnie, największy. Dlatego wiecie Państwo, no Polska ma problemy się zaadoptować w UE, w Unii Europejskiej. Największa Polska ma problemy, bo średniowiecze wraca. I tu Uniwersytet, Biblioteka mówią, że to jest średniowieczny wymysł, uniwersytety. A przecież tutaj są najmądrzejsi, Krystyna Pawłowicz, habilitowane. A Bogu spodobało się zbawić świat przez głupie głoszenie. Bóg wybrał prostaczków. Także tu już głupich nie ma,